Wojewoda Wielkopolski poinformował o potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u kolejnych 144 osób w Leśnej Powiecie Leszczyńskim. Tym samym liczba aktywnych przypadków wzrosła do 599. Pozytywne wyniki testów otrzymało 82 mieszkańców miasta i 62 osoby z miejscowości na terenie powiatu leszczyńskiego. W tej chwili na terenie Leszna potwierdzonych jest 339 aktywnych przypadków, a w powiecie 260. Od 23 października, czyli w ciągu ostatnich 5 dni, liczba aktywnych zakażeń potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi w regionie wzrosła o 217. Od dziś zmienił się system raportowania. Nie będzie już publikowanych przez wojewodę od poniedziałku do piątku map, a jedynie tabela, w której odczytać będzie można liczbę zakażeń potwierdzonych od początku epidemii, liczbę aktywnych przypadków oraz ich dobowy przyrost. Zabraknie także szczegółowych danych dotyczących zmarłych zakażonych koronawirusem. Dotąd codziennie publikowane były informacje o liczbie, wieku, płci i powiecie, z jakiego pochodził zmarły, a także czy odszedł w szpitalu czy w domu. Od dziś podawane będą jedynie liczby.